Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. A myślę, że jak się tak byśmy całkiem odizolowali od innych, to byśmy byli Koreą i to tą niezbyt bogatą. Także życzę panu jak najlepiej, bo naprawdę podobają mi się pana tutaj te wypowiedzi, no ale myślę, że daleka droga jeszcze przed nami. Właśnie bardzo bogatą, ale proszę zauważyć, że księstwo Liechtenstein jest malutkie. Dochód narodowy w Liechtensteinie jest 5 razy wyższy niż w Europie. To jest jedyna monarchia w Europie prawdziwa. Nie wiem, czy pani wie, że książę Liechtensteinu, 7 lat temu, chyba coś 7 czy 8, zdenerwował i powiedział swoim poddanym tak. Drodzy poddani, dość tej cholernej demokracji, robimy referendum. Zarządzał, żeby tak prawo rozwiązania parlamentu, zwoływania parlamentu, wywalania ministrów, wywalania premiera, mianowania ministrów, mianowania premiera i mianowania sędziów. Odwoływania już nie, bo mam się zależy, nie? Sędziów. Zrobił referendum, 3/4 ludzi zagłosowało za. I Liechtenstein jest w tej chwili jedyną monarchią prawdziwą w Europie, absolutną monarchią. Jest 5 razy bogatszy od sąsiednich krajów. Jakoś nikt na niego nie napada. I jakoś się żyje jako ta izolowana wyspa, więc dlaczego Polska nie? Dlaczego pan Łukaszenka może istnieć ze swoim trochę dziwacznym ustrojem, prawda? Dlaczego my nie możemy z normalnym? No spokojnie. Nikt nie pośle nas wojsk, bo my natychmiast uzbrojimy ludzi, natychmiast rozdamy broń ludności. Jak Niemcy płaczą, że zginęło tam 30 ludzi w Afganistanie, nie? Jak weszli do Polski, a każdy młody człowiek miałby spluwę, ale nie ma. My rozdamy natychmiast. To proszę pana, to proszę panią, to byłoby dziesiątki tysięcy trupów. Więc nie wejdą, spokojnie. Oni są w tej chwili zdziedziani, oni są w tej chwili zupełnie właśnie tak wychowani, prawda, politycznie poprawnie, nie wejdą. Proszę się nie bać, damy sobie radę. A co do inteligencji kobiet, mówimy o średniej inteligencji. Jest oczywistą prawdą, to każdy wie, że ten rozkład jest taki, że średnio kobiety są mniej więcej od 4 do 6 punktów inteligencji przesunięte na tej skali. To nie jest dużo, 6 punktów. Ale to nie znaczy, że nie ma kobiet bardzo wybitnych, prawda? I nie ma mężczyzn bardzo głupich. Co ciekawsze, ten rozkład jest taki dziwny, mianowicie kobiety są bardziej średnie. Wśród mężczyzn jest więcej geniuszy i więcej idiotów. Więcej świętych i więcej idiotów. Kobiety są bardziej uśrednione. W tej chwili kobiety są w strasznej sytuacji. Pracują na dwóch, trzech etatach. Ja wie pani, byłem w Arabii Saudyjskiej i byłem w domu takiego wiceministra, tam jest jakiś początek króla, tam jest tych stóp, chyba z 300 albo iluś, bo samą rodzinę królewską trzeba upchać tam na posadę. No i proszę panią, on miał trzy żony. Jedna żona to była Saudyjka, druga to Szwajcarka, profesor pediatrii i trzecia to była Jemenka, taka młodziutka. I one chodzą w najnowszych kreacjach, tylko na ulicy wkładają te burki, no, paryskie kreacje najnowsze. I one mówią tak, najwyższa pora, że nasi mężczyźni wyzwolili Europejki spod tej okupacji. Bo u nas w Arabii, prawda, jak ta żona, która jest mężem danej nocy, ona się zajmuje, ona musi po kolei, on nie może sobie wybierać, o nie. Ta, która jest mężem danej nocy, ona zajmuje się dziećmi, domem, a reszta robi siłki, prawda, manicure, kosmetyczki, zakupki, prawda. Mąż nie ma prawa sprawdzać, dokąd idzie, by stracił twarz, absolutnie. Jest wolność. A w tej Europie kobieta wstaje o 5-6 rano, prawda, leci po zakupy, robi śniadanie dla męża i dla dzieci, wyprawia dzieci do szkoły, męża do roboty, prawda, potem sama leci, 8 godzin pracuje, wyzwania do domu, czy wszystko w porządku, potem leci robić obiad, potem leci robić obiad, potem leci robić kobieta, potem kolacja, potem jeszcze w nocy musi też coś robić, prawda? Koszmar, trzeba kobiety z tego wyzwolić. No tak, tak Arabki widzą kobiety w Europie. To pani recenzuje oficjalnie, to co mi mówiły w Arabii. Skoro od punktu widzenia. Nie wszyscy tak żyją. No nie wszyscy. My chcemy, żeby była pani domu. Bo jak kobieta jest w domu, to ona jest panią domu. Co więcej, kobieta w domu wykonuje pracę inteligentną. W pracy takiej, no poza dziennikarkami, prawda, i tak dalej, to te kobiety wykonują pracę głupią, a to skrzynki biedące przeciągnąć, prawda, a to w kasie wydać resztę, a to przybić pieczątkę na poczcie, prawda, wykonują głupią robotę. A w domu kobieta się rozwija. Bo ona ma coraz to inny problem. Dziecko dorasta, codziennie inny problem, jest coraz starsze, coraz nowe zadania trzeba się nauczyć rozwiązać dziecku, prawda? Ona się rozwija intelektualnie. A w pracy te same czynności wykonuje 100 tysięcy razy i upije się. Tylko
tylko praca domowa w domu rozwija kobiety intelektualne. Wszystko jest ważne, żebyśmy przywrócili zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda. Żebyśmy obrócili dyktat urzędników, którzy mówią nam, jak mamy zarabiać pieniądze, prawda, co mamy z nimi zrobić. Całość pieniędzy, którą zarobiłem, pominąwszy pieniądze na wojsko i policję, mają zostać w mojej kieszeni i ja sam decyduję. Rozumiesz? Na przykład, bo się coś niepokoi, na przykład edukacja, tak? Rozumcie, wam się mówi, że mamy bezpłatną szkołę, tak? I jaką bezpłatną? Nauczyciele biorą pensję, czy nie? Biorą, no to nie jest bezpłatna, tylko płatna, nie? Tylko zamiast zapłacić za szkołę 200 zł, tak? Bierze i jadę na stację benzynową i płacę za benzynę, zamiast 100 zł płacę 300 i te 200 idzie tam, tylko kilka razy się powtarza, prawda, i na rzecz. Kupuję bułeczkę, zamiast kupić za 30 groszy, płacę 50 groszy i 20 groszy idzie na bezpłatną szkołę. I z całą pewnością muszę utrzymać nie tylko szkołę, ale całą masę urzędników, prawda, tam kuratoria, wizytatorów, Ministerstwo Edukacji, Wydziały Oświaty, w powiecie, w województwie. To wszystko kosztuje. Taka szkoła jest znacznie droższa niż prywatna. Oczywiście. Jak panie czytały Anię Zielonego Wzgórza, to szkoła wyglądała tak, że był właścicielka, tak? Ona była dyrektorką szkoły wcześniej, ona sama w niej uczyła. Tam godzinę w tygodniu poświęcała na dyskusję z lekarzem, jak pokryć dach, a resztą nauczyła. Dzisiaj w szkole jest dyrektor, 4 wicedyrektorów, a nie mogą uczyć, bo muszą odpowiadać na faksy z ministerstwa, wejdę z kuratorium, prawda, jechać na konferencję. To jest potwornie droga szkoła, to nie tylko ci urzędnicy znam, ale ci w szkole urzędnicy, prawda, ilu ich jest. To jest bardzo droga szkoła i biednych na to nie stać. Bogatych na stać, tam zapłacą za tę szkołę w podatkach, a dzieciom zafundują korepetycje, nie? Bogatych stać na to, ale biednych nie. Proszę zrozumieć, wam się wbawia, na przykład bezpłatne studia są korzystne dla biednych. Jest to kłamstwo. Popatrzcie, dziecko z rodziny zamożnej idzie zawsze na studia, nie? Nawet jak jest niezdolne, to rodzice tam załatwiają, prawda, na studia idzie. A dziecko z rodziny biednej idzie na studia tylko wtedy, jak jest zdolne. No ktoś musi pracować, nie? No ktoś musi ten... Czyli to dziecko, niezdolne, biedne dziecko, ono idzie do pracy i płaci podatki na bezpłatne studia dziecka z rodziny zamożnej. No taka jest prawda o tym, czy studia bezpłatne są dla biednych, czy dla bogatych. Tylko tyle, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zbigniew Piątkowski. Chciałbym Panie Korwinie Panu podziękować. Nie wiem, czy Pan pamięta, jak był 95 rok. Był Pan tu wiosną w Mińsku Mazowieckim w pałacu. Ja pokazałem Panu wtedy magazyn Dzwon. A Pan się pyta, ile ja z tego wyciągam. Ja mówię, że nic. To mówi, następnym razem jak przyjadę, to Pan ma mieć prywatne pismo. No i 18 lat już mam, co słychać. Bardzo Panu dziękuję za to, że Pan mnie uzbroił w coś takiego, że zdecydowałem się to pismo otworzyć własne, prywatne. To dzięki Panu właściwie, ja o tym wszędzie mówię, nawet w swoich felietonach telewizyjnych, bo już teraz mam, jak Pan widzi, telewizję. A życząc zwycięstwa w wyborach, demokracja taka, jaka jest, to my, jaka jest, to my wiemy, tak? Ale chcę powiedzieć, że bez demokracji dalej nie pójdziecie. Cieszę się, że tutaj Pan pewnie też, że jest dużo młodych ludzi, w nich jest wiara nasza, ale proszę uważać, w każdym środowisku, w Mińskim, nie brakuje przebierańców i na to niech Pan zwraca uwagę. Nie wiem nawet, do czego Pan pije. Dziękuję. Panie Januszu, Adam Skowski, mam taką sprawę. Dzisiaj przygotowaliśmy Pana spotkanie w Mińsku Mazowieckim. Wiele osób mi tak, czy Wy jesteście prorosyjscy? To co Pan słyszy codziennie, dzisiaj usłyszałem za Pana, ja z moim kolegą młodym, mówi tak, czy Wy jesteście prorosyjscy, czy Wy chcecie Putina za Komorowskiego, czy Komorowski będzie startował w wyborach, jak Wy dojdziecie do władzy? Powie Pan, czy Pan jest prorosyjski i co dla Pana jest, czy dla Pana jest prorosyjsko dzisiaj? Proszę Pana, jeżeli Pan Evarist Holyfield okrutnie zbił naszego Andrzeja Gołotę, to nie znaczy, że on byłby zły bokser polski, gdyby przyjął polskie obywatelstwo, nie? Więc on jest dobrym bokserem, mimo że pobił naszego, jest dobrym. Pan Putin jest dobrym prezydentem Rosji. Mimo że, prawda, nam się może to jego nie podobać, ale jest dobrym prezydentem Rosji, trzeba to powiedzieć jasno. I koniec. On ma pewną przewagę nad,
nad krajami zachodnimi, bo u niego nie ma demokracji. Więc on nie musi mówić, co zrobi, nie musi tłumaczyć, nie musi się usprawiedliwiać, nie musi uzasadniać, przekonywać. On musi wygrać. Jeżeli na przykład państwo mówi, teraz jest taka wojna na sankcje, nie? No przecież Rosja musi go wygrać. Pan Putin poczeka jeszcze spokojnie 3 miesiące i na parę dni przed Bożym Narodzeniem powie, że zepsuły się rurociągi i niestety muszą pójść do remontu. Wiecie, co się stanie? No, rozumiem. I on tego nie musi z nikim konsultować. On taki plan pewno ma, ale on tego nie ogłasza. A ta banda durniów na Zachodzie robi tam sankcje, jabłek nam nie sprzedaje albo czegoś takiego. No, pomyślmy poważnie. No, to jest wszystko na zasadzie tak. Także ja należę do polityków, bo większość polskich polityków, nie tylko polityków, ma jakiś taki uraz do Rosji. Z jednej strony się boją tych Rosjan, się nie boją Rosjan. Z drugiej strony im pogardzają, plują na nich i tak dalej. Tak jak taki mały piesek, który ujada, nie? Ja ani nie ujadam na Rosjan, ani się ich nie boję. Po prostu traktuję Rosję jak każdy normalny kraj. Nie mam żadnych szczególnych, prawda, obaw przed Rosją. Nie mam ani powodu, żeby lubić szczególnie Rosję, prawda? Kraj jak kraj. Jest oczywiście nieprawdą, że jest to dawne imperium carskie. To oczywiście nie jest Związek Sowiecki. Związek Sowiecki chciałby Ziuganą zrobić, a nie Putin. Prawda? Jeżeli Putin na przykład wsadza do kryminału te gołe baby, które włażą do cerkwi, tam się śpiewają, to bardzo dobrze robi, nie? I prawica powinna mu przytakiwać. Bardzo dobrze robi, co tam, co będą. Jeżeli pan Putin tych zielonych, tych win tępi u siebie, ale u nas ci zieloni przecież trzeba ich do kryminału powsadzać. Tak? To są ludzie, którzy pracują dla Gazpromu. Dajcie sobie sprawę, czemu są zieloni? Żeby nie było w Polsce węgla, bo szkodzi środowisku, żeby nie było elektrowni atomowych i żeby nie było gazu łupkowego. Czyli dlatego oni pracują dla Gazpromu, nie? No. Ja mogę Rosję lubić albo nie lubić, ale nie pozwolę się okradać. A ci ludzie tutaj dają się okradać tym głupim zielonym. Nie? Ja tu przecież jestem w Józefowie, nie? Tam przed wojną był most do Konstancina. To są dwie dość zamożne miejscowości. I człowiek miałby prawo przez Wisłę do Białej Damy sobie pojechać, nie? Do Konstancina. Nie można tego zrobić, bo tam przy przyporach tego mostu, który tam był, jest siedlisko unikalnego w Europie gatunku komara. I gdybyśmy budowali most, to byśmy zakłócili tym zielonkiem lęgi i no niestety, no, nie można. Może to nie był komar, tylko ślimak, już nie pamiętam, co tam było. W każdym razie, no nie da się tego mostu postawić. Tych zielonych trzeba pogonić. I pan Putin to robi. Nie? Gdyby pan Putin został polskim prezydentem, to by ich pogonił, by zrobił dobrze, nie? No, także trzeba być realistą, ale muszę dbać o interes Polski, nie? Pan powiem taką śmieszną rzecz, jak pan się pyta, akurat nie o panu Putinie, ani nie o Rosji. Otóż kiedyś, jak byłem redaktorem naczelnym najbliższego czasu, przyszedł taki długi list, facet, ale zamieściłem go bez żadnego zcięcia, bez oświetlenia list, nie znam człowieka, nie wiem, co to był, ale genialny list. Ten list mówi tak. Był kiedyś taki bandzior, który gwałcił kobiety, gwałcił Polki, napadał na Polaków, palił zagrody chłopskie, rabował, poganin ohydny był. Ościło się go, zrobiło królem Polski, jako Władysław Jagiełło, całkiem nieźle panował. Łukaszenka nikogo nie pali i nie gwałci, może by jego zrobić królem Polski. całkiem zabawny list. Także trzeba patrzeć na sprawę takimi, jakimi oni są, jakie one są. A my w tej chwili robimy głupoty. No, w stosunku do Rosji zachowujemy się głupio. No, raz ją obrażamy, a potem za chwilę się boimy, pani się, że nam kurę z gazem zakręci. No. No, przepraszam, tak nie można. No. Trzeba traktować ludzi takimi, jakimi oni są. Trzeba próbować różnych dróg docierania do ludzi. Nieszczęście polega na tym, nie wiem, jak jest w Mińsku, ale jest tak, że jak wychodzi prywatna gazeta, to jednocześnie burmistrz czy prezydent wydaje własną gazetę, która jest dofinansowana z pieniędzy publicznych poprzez ogłoszenia i ciężko skonkurować, prawda? W ogóle to dotyczy zresztą całego państwa. Zrozumcie państwo, jest też zupełnie niemoralną w państwie, że Sejm pełni, występuje w dwóch rolach. Jednocześnie jako bezstronnego sędziego, który ma rządzić gospodarką, a po drugie właściciela państwowej fabryki. To w tym momencie on będzie ją faworyzował. No nie ma rady, nie ma siły. To jest nieuczciwe, no, do tego oczywiście nie można dopuścić, to trzeba zlikwidować. To jest podstawowa zasada, która tutaj jest łamana. Także to. I to samo oczywiście tyczy i prasy.
i prasy. Nie wiem, jak jest w Mińsku konkretnie, ale ważne jest, żeby była konkurencja. Jeżeli panowie tam akurat sobą konkurujecie, to bardzo dobrze, prawda? To bardzo dobrze. U mnie na przykład było tak, że w województwie, znaczy w Warszawie, był wybrany przez oddział warszawski kolega Marusik z Gdańska. Człowiek bardzo dobry, dobry działacz partyjny, długoletni, zasłużony, ale z Gdańska. No i adwokat miejscowy, pan Wilk. No i tutaj część oddziału popierała pana Wilka, prawda? Pan Marusik zajął pierwsze miejsce, tam zrobił tam 15 tysięcy głosów, pan Wilk tam 9 czy 10. No i pan Marusik trochę narzekał, że tak popierał pana Wilka, proszę pana. Gdyby nie było pana Wilka, to pan by nie został europosłem. Bo to, że on zebrał dodatkowo 8 tysięcy głosów, to dzięki temu pan wszedł. Konkurencja powoduje rozwój, musi się dziać, prawda? Coś się musi dziać. Także nie ma co się martwić, jest konkurencja. Konkurencja doskonale jest. Tak, już widzę, że kolejna reklama, tak? Rozumiem. Tak. Tak wygląda, co słychać po 18 latach. Dziękuję. Widzi pan, jak pan będzie po 18 latach? Widzi pan, jak będzie po 18 latach? Po 15 latach trochę szybciej idzie. Dobra, następne pytanie. Ja mam pytanie o obronność. No bo ja rozumiem, że armia zawodowa być musi i że jest to jakby aksjomat, ale samą armią zawodową wojen się nie wygrywa. Co oprócz tej armii zawodowej i jak w ogóle armia zawodowa miałaby wyglądać? I jeszcze oprócz tego, jaki jest w ogóle pana stosunek do NATO? Do prowadzenia wojen zaczepnych jest tylko armia zawodowa. Nie możemy poborowym kazać walczyć poza granicami swojego kraju. Natomiast przewidujemy, że każdy młody mężczyzna, a kobieta będzie chciała, to i kobieta oczywiście, pojedzie sobie na 2 tygodnie do jednostki, zobaczy, jak to wygląda, nauczy się przywozić strzelać z pistoletu przez te 2 tygodnie, prawda? I potem dostanie broń do ręki i będzie mogła bronić progu swojego domu, prawda, na wypadek, gdyby był najeźdźca, prawda, jako tak. A jak będzie chciał, to potem pójdzie na zawodowego. Także obrona terytorialna, myślę, że tak raz do roku, tak jak w Szwajcarii, młodzi ludzie tam będą sobie, pójdą sobie na strzelnicę, prawda, postrzelają sobie, no tak, wypiją piwko potem, nie, tam się potem, no to tak jak w Szwajcarii jest normalnie. Słuchajcie, ja widziałem rower bojowy armii szwajcarskiej, jak byłem posłem 20 lat temu. Ten rower bojowy armii szwajcarskiej, to on ma siłę ognia 2 plutonów piechoty. On ma granatnik, on ma miotacz ognia, on ma z tyłu tam gdzie kobiety noszą zakupki, on ma takie pojemnik na granaty. Karabinek maszynowy do tego wszystkiego. Także ten rower bojowy armii szwajcarskiej jest niezły. Nie wiem, czy wiecie, że taka drużyna, taka wieś, to jest znowu jedna drużyna strzelecka i sołtys to ma w sobie BTR-a. Tam stoi i w ciągu 15 minut armia szwajcarska może zostać zmobilizowana. No to jest coś. Jeżeli chcemy mieć 100 tysięcy, to mam teraz 100 tysięcy armii, ale z tych 100 tysięcy, proszę pana, to 70 tysięcy to są albo jacyś oficerowie tam w Warszawie siedzący, a tacy generałowie, którzy w życiu tam prochu nie wąchali, a to jakieś bataliony kobiece, prawda? No to przepraszam bardzo, no to jest śmieszne. No, w Izraelu to ma jakiś sens, bo tam się muzułmanie boją zginąć z ręki kobiety, więc tam się tam trochę kobiet. Ale wie pan, bataliony kobiece to były takie, że jak na przykład przypłynął lotniskowiec amerykański, to wzięto kilka batalionów kobiecych, żeby zwiedzały ten lotniskowiec, potem kilkadziesiąt było w ciąży. Także są użyteczne oczywiście dziewczyny, tak jasne. Ale oczywiście są kobiety, które lubią strzelać, dlaczego nie, jak chcą. Możemy stworzyć bataliony kobiece, bardzo proszę. Tragedią wojska jest to, że ludzie idą do wojska nie dlatego, że lubią sobie strzelać, tylko dlatego, że chcą mieć szybką, wczesną emeryturę. Otóż żołnierz, który myśli o emeryturę, to nie jest żołnierz. Żołnierz ma myśleć o zabijaniu wrogów. Ja po to wynajmuję żołnierza, żeby zabijał. A nie po to, żeby myślał o emeryturze. Jestem w garniturze, w garnizonie, niedaleko w końcu Warszawy. Zaprosili mnie po wizytacji garnizonu na obiadek. Taka mam Polska Ludowa, Demokracja Ludowa, prawda, zupka pomidorowa i tak dalej. No i narzekają, że forsy nie ma, prawda. Strajkować trzeba. Mówię, co? Strajkować? Panowie, no jeżeli zważam, że nie do wytrzymania, to przyjdźcie do mnie, zrobimy zamach stanu. Mówi pan major. Jaki tam zamach stanu? Strajkować trzeba. Jak mamy taką armię, jaką mamy policję? Zaprosili mnie na demonstrację pod Urząd Rady Ministrów Związek Zawodowy Policjantów.
No i Związek Zawodowy z policjantami demonstruje pod względem Rady Ministrów i krzyczą: złodzieje, złodzieje! Mówi, słuchajcie, jak złodzieje, to ich aresztujcie! No. Jesteście policjantami! No. To jakaś kompletna paranoja, prawda? Musimy mieć porządną armię, porządną policję, a nie jakieś takie, no, od tego, co za do razu. Stoją i słuchają. A nie szkodzi, policjanci mnie lubią, bo wiedzą, ci policjanci, których ja lubię, nas lubią też, bo oni wiedzą, że u nas nie będzie tak, że jak policja, na przykład, słuchajcie, to była taka sprawa słynna z Poznania, niedawno, że dwóch facetów jechało samochodem, a policja ścigała jakichś przestępców podobnym samochodem. I tam zatrzymują ich, a tam chce się nie uciekać. Bo nie tylko uciekać, chciał przejechać, bo samochody chciał przejechać. Bo to zaczęła strzelać. Jednego zabiła, drugiego raniła i to okaleczyła. Trudno. Jak ktoś ucieka przed policją, nie ma pech. Nie ma rady. Policja musi strzelać. Nie ma na to rady. Ja będę bronił policjantów. Policja napada na bezbronnych ludzi, prawda? I aresztuje ich, bije bez żadnego powodu. To oczywiście tacy policjanci będą ze sobą usuwani, no bo nie będę z policją, żeby biła bezbronnych ludzi. Bo mają się policji bać przestępcy, a nie zwykli obywatele. Będę mówiła krótko i mam ważne dwa pytania. Jedno dotyczy młodzieży. Na pewno by chciała palić legalnie marihuanę i czy mogłaby legalnie hodowana być w Polsce. Mam nadzieję, że Straż Miejska mnie za to nie będzie. Proszę panią, słyszała pani, że naszym celem jest wprowadzenie do konstytucji zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak pani chce sobie się zaćpać nawet na śmierć, to jest to pani prawo, to jest pani życie. My nie zakazujemy budowy szóstych pięter, mimo że z każdą z szóstego piętra można się zabić. Prawda? Więc będziemy zakazywali marihuany. Ja byłem na spotkaniu, to pamiętam jak dziś, to było w Nowym Dworze Gdańskim. Śpłonek taki mały podchodzi do mnie i mówi: panie, czy jak pan będzie rządził, to będzie można palić marychę. Ja mówię: będzie można, ale nie będzie darmowego detoksu. A to ja nie będę ćpał. Proszę, jakie mody. Teraz moje pytanie trochę poważniejsze, bo znam wiele osób, które są starsze ode mnie i ogólnie zgadzają się z ideą KNP, ale mają wątpliwości co do postulatu prywatyzacji lasów państwowych. I jakby pan, panie Januszu, mógł to wyjaśnić takim osobom? Ale przecież lasy były prywatne przez całe życie. Lasy należały do króla, do magnatów, były prywatne. Tylko nie wolno tych lasów podzielić na hektary i sprzedać po hektarze, bo ludzie wytną, nie? Wybiją wszystkie zające, bo jak ja go nie zjem, to z jego sąsiad, nie? To trzeba sprzedawać takimi wielkimi odstępami ludziom tak bogatym, że im już nie zależy na tym, żeby wyciąć parę drzew, tylko chcą mieć puszczę, prawda? Tak jak byli kiedyś magnaci, prawda? Nie dbali o to. Także jestem przeciwko takiej prywatyzacji, jak chce PO, żeby to posprzedawać tam w ręce prywata na pół hektarze. Zdecydowanie przeciw. Musimy mieć, dochować się multimiliarderów, prawda? I wtedy pomyślimy o prywatyzacji lasu. Na razie nie. Na razie. Po prostu bankrutują w tej chwili. Pani decyduje. Panie Januszu. A wyjaśni pan, dlaczego nasi Polacy poszli do Afganistanu? Po co oni tam poszli? Jak Rosjanie weszli do Afganistanu, to Amerykanie pomagali im, Afganistanom, robić bunt i tego, a później to sami wpadli. I jeszcze naszych tam wciągnęli. Jak dlaczego taka sprawa? Dlaczego nasi pojechali do Afganistanu? Dlatego, że im płacą. Jest kolejka żołnierzy, która chce wyjechać do Afganistanu, dają sobie łapówki, żeby do tego pojechać. Natomiast jest pytanie, po co my im za to płacimy? O, to jest pytanie, prawda? Dobre. Nie ma żadnego powodu. W odróżnieniu od, myślę, że 99% tu obecnych, ja przeczytałem traktat NATO. I traktat NATO nic nie mówi na temat Afganistanu. Przeciwnie. Traktat NATO mówi, są dwa, no to mówię, to jest jedna kartka papieru, to jest traktat NATO. W artykule chyba 5 mówi, że traktat wchodzi w życie, jeżeli jedno z państw układu zostanie zaatakowane na obszarze Atlantyku Północnego na północ od lotnika Raka, włączając to Morze Śródziemne.
Więc Afganistan nie leży nad Atlantykiem Północnym, ale nad Morzem Śródziemnym. Jest on w ogóle nie był zaatakowany. Polska nie miała żadnego obowiązku, żeby pomagać Ameryce. Dzień dobry. Moje pytanie brzmi, tak naprawdę do jakiego związku warto należeć, tak? Bo rozumiem, że NATO tak naprawdę nic nie zrobi, jeżeli ktoś nas napadnie i będzie tak jak z Ukrainą. Będzie miał interes, to może zrobić. A drugie moje pytanie brzmi, żeby pan wyjaśnił, bo pan często używa właśnie pojęcia gej i homoś. Mnie to bardzo interesuje, aby pan rozróżnił te dwa pojęcia i wyjaśnił wielu ludziom. Będą nas bronić, będą mieli interes, no ale gdyby nie było NATO, to też by nas bronili, gdyby mieli interes, więc to nie ma szczególnego znaczenia. Ale to troszkę ma. Wiem, jak podpisany jest pakt, to łatwiejszy proces do wojny. Nie? Natomiast co do drugie. Homosie to nie jest obraźliwe. Słowo homo, tak jak żonkoś, antoś, to takie raczej pieszczotliwe, nie? To nie ma w tym nic złego. W końcówce oś, prawda? Jest taka odrobina lekceważenia, prawda? Takie protekcjonalne lekko, ale nie jest to obraźliwe. Homosłowie się nie obrażają, się tak nazywa homosie. Na to lubią. Homosie zawsze byli, są i będą i na to nie ma sposobu. To jest naturalna jakaś taka tendencja. Czyli nienaturalna oczywiście, ale wiecie. Bo wiecie, bo są naturalni homosie i zboczeni homosie. Zboczony homos to jest taki, który lubi kobiety. Normalni homosie nie. Natomiast co innego jest pół gej. Gej to nie jest w ogóle, to w ogóle jest facet, który tam przybył nasłany na obóz zagranicy, bardzo opłacany zagranicy. Celem tego pół geja wcale nie jest walka o prawa homoseksualiczne, absolutnie nie. Celem tych ludzi jest zniszczenie społeczeństwa patriarchalnego. Zniszczenie tradycyjnego społeczeństwa, prawda, walka tam z religią, z kościołem, no z całym tam, z paternalizmem, z pojęciem rodziny, trzeba to ośmiać, prawda, i tak dalej. I to jest ich cel. To zrozumieć. Często, nie wiem czy wiecie, że często niektórzy półgeje to w ogóle nie są homoseksualiści. Oni są za pieniądze wynajmowani, oni udają homosi. No, nie wierzycie? A pamiętacie zespół Tatułki? Nas nie dogonią. One udawały. To się opłaca. One udawały, że są lesbijkami. Wcale nie było. Także bardzo wielu tych półgejów udaje, że są homoseksualistami za pieniądze zachodnie. Od bardzo bogatych zwolenników są taki właśnie. No i od Unii Europejskiej też. No i zarazem to odróżnimy. Prawdziwi homosie się boją gejów. Oni nie mogą wystąpić otwarcie, bo oni się na ogół ukrywają, prawda? Na ogół przyziemnych homoś nie przyznaje się, że jest homosiem. I w niczym nie szkodzi społeczeństwu. Oni są między nami, nikt o nich nie wie, prawda? Nikomu nie szkodzą, nie ma sprawy. Problem jest z tymi gejami. I oni się boją. Homosie się boją, że jak ci bezczelni geje będą się dalej panoszyć, to w końcu ludzie nie wytrzymają, zrobią pogromy i kto padnie ofiarą pogromów? Zwykli, spokojni homosie, bo ci geje sobie wyjadą do Berlina, wyjadą sobie do Paryża, prawda, do Londynu. A wszystko się skrupi na tych biednych homosiach. No. Także homosie wcale nie lubią gejów. Absolutnie nieprawda. Tak samo jak robotnicy nie lubią działaczy związków zawodowych, nie? To jest dobre porównanie. Co innego jest robotnik, a co innego działa w związku zawodowych, nie? To jest tak jak z homosiami i z gejami. Wcale robotnicy nie lubią, niektórzy lubią, ale nie lubią działać w związku zawodowym. Także trzeba stanowczo odróżnić. A tak na poziomie takim kolokwialnym to przypominam dowcip, jak przychodzi syn do ojca i mówi: tata, ty coś wyznać, co? Jestem gejem. A ty garnitur na Armaniego masz? Nie. A chociaż Pontiaka masz? Co, ty jesteś zwykły pedał, a nie żaden tam gej. Ja chciałbym zadać takie pytanie, zakładając, że pan dojdzie do władzy, czy począłby pan jakieś zmiany w kwestii prawa ruchu drogowego, nie licząc pasów, bus pasów, czy coś by pan zmienił? Pierwsza rzecz, jaką będę mógł zrobić, to zniosę ograniczenia prędkości na autostradzie. Jest to reforma, którą mogę zrobić. Bo na nic nie kosztuje, nikomu nie szkodzi i to można zrobić od razu. I kilka innych. Oczywiście nie wprowadzę ruchu lewostronnego, aczkolwiek jest lepszy od prawostronnego. Przywrócimy zasady odpowiedzialności, czyli nie karzemy ludzi za możliwość stworzenia wypadku, tylko za spowodowanie wypadku. No? Za to trzeba ludzi karać, surowo. Natomiast nie karać za to, że człowiek tam jedzie, to
nie wiadomo, czy idzie dobrze, czy źle, czy rozumieć. Jak ja siedzę na miejscu pasażera, to mi się wydaje, że kierowca jedzie strasznie niebezpiecznie. Jak sam prowadzę, pewno jeżdżę jeszcze ostrzej, bo tylko ten człowiek, który sam prowadzi, on jest w stanie ocenić, czy on, prawda, jest w granicach bezpieczeństwa, czy nie. Człowiek nie prowadzi, tego nie widzi, więc jak można, policjant stoi i ocenia, czy on prowadzi bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Natomiast ja spowoduję wypadek. A wie pan, co jest, gdzie pan to pytał? A wie pan, co jest główną przyczyną wypadków drogowych? Jest kilka przyczyn wypadków drogowych, o których się nie mówi. Fotoradar. Fotoradar powoduje, że ja część swojej uwagi poświęcam nie na kierowanie, tylko na szukanie fotoradaru. Jak się zakazuje nam, mówiłem przez telefon, bo odciąga uwagę, tak? To szukanie fotoradaru, czy za mną nie jedzie jakiś piesek, prawda? Odciąga moją uwagę jeszcze bardziej. To jest bardzo poważna przyczyna wypadku drogowego. Po drugie, ograniczenia prędkości. Jeżeli ja planuję, że będę jechał 90 na godzinę, tak? Bo muszę gdzieś dojechać. No to jadę średnio 110-120, o tyle muszę. Jeżeli ja muszę zwalniać, bo jest fotoradar, to ja potem muszę jechać 150, żeby to nadrobić, nie? I w tym momencie powstaje tak, wszędzie, gdzie wprowadzono ograniczenia prędkości, był wzrost wypadków śmiertelnych na drogę. Wszędzie. Ale jeszcze jest jedna przyczyna wypadków drogowych najważniejsza. To jest OC. OC to jest nagroda dla człowieka, który spowodował wypadek. Człowiek się nie boi spowodować wypadku, bo za niego zapłacą. Czyli panu, który wypadku nie spowodował, pan płaci za człowieka, który spowodował wypadek. To jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne. Musimy zlikwidować system OC, zakazać OC, nie tylko. OC to jest składka na mordercy, prawda? To jest zachęta na morderstwo. Zabijesz człowieka, a my za ciebie zapłacimy. To jest zachęta, nie? Dzień dobry, Mariusz Siedlec. Ja zadam takie konkretne pytanie. Jaki będzie Pana wpływ w parlamencie unijnym przy blokowaniu niekorzystnych przepisów i ustaw dotyczących m.in. polskiej przedsiębiorczości, polskiego kapitału, no i polskiej inicjatywy jakiejkolwiek rozwojowej? Wie Pan, jeszcze tylko skończę jednym zdaniem, co Pan pytał. Dzisiaj prawo unijne wchodzi w życie bezpośrednio, ma pierwszeństwo przed Polski. A za PRL-u nie było tak, że prawo sowieckie miało pierwszeństwo przed Polski, prawda? No, dziękuję. Odpowiadając na Pańskie pytanie. Proszę Pana, w parlamencie unijnym nic się zrobić nie da, bo 2/3 stanowią tam czerwona hołota. Połowa tej hołoty to są tak zwani pobożni socjaliści, czyli tak zwani chadecy, a druga połowa to bezbożni socjaliści, czyli socjaldemokraci. Oni stanowią jedną siuchtę. Nikogo nie dopuszczą, nawet się ostatnio pan Scholz tłumaczył, że no tak, rzeczywiście wszystkich eurosceptyków żeśmy wyrezali z władz i koniec, no demokracja jest, mają większość i koniec. Także nic tam zrobić się nie da, rządzi banda czerwonej hołoty, o której mówiłem Państwu tutaj wyraźnie, oni walczyli 30 lat o to, żeby opanować to od środka i opanowali. To trzeba, możemy tylko mówić, ten balonik można przekuwać, można to ośmieszać, co robię, prawda, żądać kar. Ja wystąpiłem w parlamencie europejskim i wzbudziłem lekką sensację, bo obiecałem, że wsadzimy do kryminału, jak już Polska będzie niepodległa, wszystkich, którzy głosowali za walką z globalnym ociepleniem, za wywalenie tych 900 miliardów, 60 miliardów, że pójdą do więzienia. I jaki efekt? Ja mówiłem, jak szedłem do parlamentu w wyborach, że będziemy domagali się, żeby, bo od 1 stycznia miała prokuratura europejska powstać. Ona powinna powstać już 5 lat temu. Do dzisiaj nie powstała. No i 2 dni temu w Sejmie rozmawiam z ambasadorem Unii w Polsce. Pytam się, będzie ta prokuratura? Nie powstanie. Oni chcą kraść, rozumiecie? To jest taka banda złodziei. Tam u nas się kradnie tam małymi łyżeczkami. Tam się kradnie pieniądze. Czy pan myśli, że oni wprowadzili zakaz używania żarówek? To tak sobie od? Nie, procedzi się tłówek dali im łapówę. Rozumiesz? Po prostu. No tak, nauczyliśmy się. Nie wiem, czy pan pamiętacie, był taki premier za Gierka, nazywał się Edward Babiuch. I on wprowadził walkę z luksusem. Między innymi opodatkował krawaty jako artykuł luksusowy. Jaki był efekt? Ze sklepu zginęły krawaty, pojawiły się zwisy męskie, eleganckie. Więc zamiast żarówek, jakiś Niemiec padł na pomysł, zauważył, że żarówka elektryczna nie tylko świeci, ale i grzeje, nie? Więc zaczął sprzedawać grzejniki elektryczne. A że przy okazji świecą
to już nie jego wina. Jest to czysto legalne. Także u nas leje za ruchy przeciwstrząsowe. Musimy odprawić trochę drożej, ale tak taniej, taniej jest. Tak, tak. Także proszę Państwa, no, umiemy już za komuny, żeśmy się nauczyli obchodzić, to oni też umieją obchodzić. Także. Spokojnie. Ale tam siedzi banda oberzłodziei, naprawdę, plus wariatów, no bo ci, co zakazali obcinania psom ogonów, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że obowiązuje przepis, że szczeniakom nie wolno obcinać ogonów. Ale jeszcze nie widziałem żadnego boksera z nieobciętym ogonem. Podobno są, to podobno głupio wygląda, ale podobno są. Prawda? Zakaz jest, ale wszystkie mamy nie poobcinane. Spokojnie obchodzimy te kretyńskie przepisy. Teraz przejdźmy do tego, bo sprawa prawdy poważna. Proszę Pana, ci ludzie walczą z rozwojem gospodarczym, a oprócz tego tam są ci wariaci zieloni, którzy się szczególnie uwzięli na węgiel, prawda, i tak dalej. W wyniku czego Polska i Niemcy są bite potwornie. Polska chyba bardziej niż Niemcy. Dlatego te kraje mają taki rozwój gospodarczy. Niemcy w ogóle minus dwa mają Niemcy w tej chwili. Tragedia. Tragedia pod okupacją Unii Europejskiej, to wszystko zdycha. Jego ekscelencja Donald Tusk się chwalił gdzieś tak dwa miesiące temu, że jesteśmy zieloną wyspą, bo u nas tempo rozwoju jest plus jeden, a cała reszta Unii jest na minusie. To, kurczę, chwalić się 1% wzrostu, to jest granica błędu statystycznego. To po prostu śmieszne. Pan mówi o okupacji Unii Europejskiej, ale mimo wszystko na tą okupację zagłosowaliśmy. Na Hitlera czy Stalina nie głosowaliśmy, a okupowali nas. Ale do Unii było głosowanie i zagłosowaliśmy, że chcemy należeć do Unii. Mam takie pytanie, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej, jaką pan chciałby widzieć przyszłość Unii Europejskiej? Z tym głosowaniem to było tak, że ja słabo pamiętam referendum w 1947 roku, miałem wtedy 5 lat. Ale pamiętam inne wybory i referenda. Takiego natłoku propagandy, jaki był przed referendum w sprawie anschlussu do Unii Europejskiej, nie było za komuny. Nie dopuszczono żadnego przeciwnika Unii do głosu. Dopiero ostatniego dnia, w piątek, w Cieszyn Boczą, o godzinie 11 wieczór, dopuszczono prezesa ówczesnego UPR-u, pana Wojtyle, ale dopuszczono go tylko jako prezesa Kolibra, a nie jako prezesa tego. I po obejrzeniu tej audycji pani Monika Olejnik powiedziała, że gdybym miała decydować na podstawie tej audycji, to bym głosowała przeciw. Nieprawda. Ja znam takiego jednego, który kiedyś rozmawiałem, jeszcze ten targa nie był podpisany i mówię do niego, panie, tu imię, nie zmieniam, dlaczego wyście chcecie podpisać ten traktat? A on tak pomyślał serio, to jest bardzo ważna osobistość, dziennie w telewizorze, i mówi do mnie tak, panie Januszu, ja wiem, że ten traktat jest dla nas niekorzystny, ale za daleko żeśmy już zaszli i nie można się już wycofać. Jeżeli mam faceta, taki ma dwie lewe ręce, czy młody człowiek, niedouczony jeszcze, ja mu tam płacę 1000 złotych, jego praca nie jest więcej warta, ale 1000 mu płacę. I taki dwóch mam w firmie. Przychodzi do mnie związkowiec, i mówi do mnie tak, po co pan zatrudniasz tych dwóch niezgółów? Ja to sam potrafię zrobić, to co oni robią. A ile pan chce? 2,5. Ja mówię, nie, dziękuję. Czy ja ich zatrudnię, bo mam tylko 2, nie? A jeżeli wprowadzimy płacę minimalną 1600, to ja ich wyrzucam i biorę tego związkowca za 2,5, nie? I dlatego związki zawodowe są za wprowadzeniem płacy minimalnej. Dzień dobry panie prezesie, ja mam takie pytanie odnośnie pedofilii w Polsce, jeżeli pan dochodzi do władzy, co się dzieje z takim zbrodniarzem, jeżeli wychodzi Trynkiewicz z wolności, znaczy na Polskę, na wolność, co się dzieje z pedofilią w Polsce? Trudno nazwać pana Trynkiewicza pedofilem, jest to morderca. Powiedzmy jasno, jest to morderca, bo to co on z tymi chłopcami robił, on ich po prostu mordował, więc to jest istotne. Dobra. Z pedofilią w Polsce się nawiasem mówią trochę przesadza. Człowiek się boi się wziąć siostrzenicę na kolana, żeby nie być oskarżony o pedofilię, prawda? Więc to jest przesada. Oczywiście, ale o tym nie trzeba mówić, to trzeba zwalczać, prawda? Bo najważniejsze, najgorzej jak się o tym mówi. Jak się o tym mówi, tu pedofil, tu pedofil, tu pedofil, każdy sobie myśli, oho, tu wszyscy są pedofilami, to ja też muszę spróbować, nie? To jest najgorsze, co można robić. Ja w odróżnieniu od Norwida wyznaję zasadę, bo nie ten ptak kala gniazdo, który kala, a ten, kto o tym mówi, a się i przechwala.
najmniej się o tym trzeba mówić, to trzeba zwalczać. Natomiast w tej chwili jest taka histeria, ale wie pan, po co się robi histerię wokół pedofilii? Żeby rozbić rodzinę. Żeby powiedzieć, że ten ojciec to jest ten z reguły podejrzany od razu i tak dalej. Człowiek, naprawdę człowiek się boi wziąć własne dziecko. W Ameryce był przypadek, że nie ojciec, ale ojczym umył dziecko, prawda, na córeczkę i tam jak umył, to tam był też, no to dostał chyba 10 lat. To żona go broniła, że to nieprawda, nic. Sąsiedzi donieśli, to jest coś strasznego. W Lyonie, we Francji, był przypadek, że trzy chyba panienki w wieku tak około 13-14 lat oskarżyły, że siedmiu ludzi z burmistrzem Lyonu i tam w ogóle, że tam je tam molestowali i tak dalej. Ci panowie poszli siedzieć. Siedzieli przez 3 lata, proces się ciągnął, bo nie było dowodów, podejrzeniami. Po 3 latach panienki się przyznały, że one sobie wymyśliły. Wymyśliły się dla hecy. One się przygotowały do tego, one sobie brały zdjęcia tych panów z internetu, prawda, patrzały, chodziły, gdzie oni mieszkają, prawda. Przez 2 miesiące się pracownicy się przygotowywały i były bardzo wiarygodne. Bardzo wiarygodne. I bez żadnych dowodów sadzono tych ludzi na kilka lat do więzienia. To nie ja muszę się udowadniać, że nie jestem winny, tylko trzeba mi udowodnić winę. I ile mamy procesów w Polsce było, ja broniłem ludzi, że facet, no słynna sprawa tego od Lepera. Tak? Przecież słyszycie sprawę, że jak się nazywał na Łużwiński, tak? Że on tutaj gwałcił taką padynę. Ja to gwałcił. Normalnie w mieście Radomsku płaci się sekretarce 3 tysiące. On jej płacił 4,5. No to 1,5 tysiąca, za 1,5 tysiąca zapracowała jako, no ta, prawda, i koniec, nie? Jak to jest w starym dowcipie, prawda, przyjmuje dyrektor sekretarkę, rozmawia z nią, mówi, no dobrze, panią to ile by pani chciała? No mówi 3 tysiące. A z przyjemnością dam pani 3 tysiące. A z przyjemnością to ja chcę 4,5. Dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie afery taśmowej. Bardzo mnie zdziwiło, że takiego pytania jeszcze nie było. Czy jeżeli dojdzie pan do władzy, to jaki będzie miał priorytet, jaki będzie miała priorytet ta sprawa? I tutaj o ile Belkę bym bronił, to jest nieładne, to jest bardzo nieładne, co on robił, ale jest to legalne. Natomiast Sienkiewicz działa legalnie, to nie. Natomiast tam były gorsze przykłady. Tam byli ludzie, którzy się przyznawali, że chcą sobie załatwiać na lewo zwolnienia z podatków i tak dalej. Ci ludzie powinni siedzieć już dawno. To jest normalna chucpa. Wie pan, na pewno jest skandalem, że jeżeli już ABW weszło do siedziby, to nie umiało tych dysków zabrać. To jest kompromitacja, prawda? Nie dość, że łażą z butami do tego, to jeszcze nie umieją nic zrobić, prawda? Siedzieli sobie i nie umieli zabrać dysku. Kompromitacja zupełna. Ja bym tam nie posyłał agentów, bo to jest bez sensu zupełnie. Przecież wiadomo, że jak człowiek ma coś na dysku, to ma już na 3 dyskach skopiowane, prawda? Więc to bez sensu zupełnie w dzisiejszych czasach to robić. I bo niestety musimy się nauczyć z tym żyć. Ja wie pan, jak byłem za komuny, żyłem, to wiedziałem, że komuna mi tam co pół roku wymienia posłów w kaloryferze. On tak rozdzielił taki drut, wchodził przez kaloryfery i szedł do tego i był w kaloryferze koło mojego łóżka. Ja nie mówiłem żonie, że ten drut jest, no po co ma się krępować, prawda? Nie mówiłem jej. Ja musiałem żyć wiedząc, że wszystko co robimy, to słyszą, prawda, ci ludzie. Trudno. Dzisiaj wszędzie mój posłów. Wszędzie. Tu w tej chwili też na pewno są ludzie, którzy robią. Pamięta pan? Pan pewnie nie pamięta. Jak w 56 roku zwolniono z Komanci, kardynała Wyszyńskiego, nasz znakomity zresztą, wspaniały facet kardynał Wyszyński. Prawdziwy, prawicowy, jest taki autentyczny. I on miał pierwsze kazanie, pierwszą mszę miał w kościele Zbawiciela, tam gdzie ta tęcza teraz jest. I zaczął swoje kazanie od słów. Najukochańsi bracia i siostry w Chrystusie oraz wy wszyscy, którzy jesteście tu służbowo. Co pan sądzi o ideologii gender i o edukacji seksualnej w przedszkolach? Z tego pierwszego się śmieję, bo to jest pełna głupota. Jeżeli pan Ryszard Krzysztof Bęgowski twierdzi, że jest kobietą, to ja mam prosty test. Niech pójdzie do Polskiego Związku Zapaśniczego i zażąda dopuszczenia go do mistrzostw Polski kobiet w zapasach. Wygra z prawą ręką zawiązaną na plecach.
prawda? Ale go nie dopuszczą, bo nie jest kobietą, prawda? I koniec dyskusji. Jest nieszczęście. W naszej cywilizacji każdy musi się zdecydować, czy jest mężczyzną, czy kobietą, bo ja muszę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Inaczej się traktuje mężczyznę, inaczej się traktuje kobietę, prawda? Inaczej się traktuje, jak mnie kobieta obleje wodą, a ja jak mężczyznę, prawda? Jeżeli zostanie policzek od mężczyzny, to człowiek jest zhańbiony, nie może się pokazać, jak kobieta jest od policzku, jedno co. A to miała taką fantazję, prawda? Nikt się tym specjalnie nie przejmuje, prawda? To nie hańbi mężczyznę, hańbi od kobiety. Także człowiek musi wiedzieć, czy jest kobietą, czy mężczyzną, bo inaczej nie może działać w tym społeczeństwie. I tyle. A co do to jest zbrodnia, to oczywiście rodzice mają decydować o tym, czego się uczą ich dzieci, nie mają w przedszkoli. I to jest też ta agresja. Przecież w normalnym kraju, gdyby ojciec widział, że mu zabierają syna do przedszkola, żeby uczyć dziecko homoseksualizmu, wiem, że to jest od trzeciego roku życia, to by zabił. Normalny ojciec by zabił takiego sukiego syna. Tylko teraz się agresję tępi. Nie wolno, nie może. Tak. To jest jego obowiązek zabić takiego. Gdyby tak zrobiło z parę tysięcy ludzi, to bym się nie chciał. Ale ponieważ ludzie są potulni jak barany, to robią z naszymi dziećmi co chcą. I tyle. To rodzice mają decydować o tym, jak się dzieci uczy. Jeżeli rodzice chcą uczyć tak dzieci, niech sobie uczą. To są ich dzieci, najbliższych wnuków nie dochowają. To jest ich problem, prawda? Selekcja naturalna. Natomiast nie może być tak, że państwo decydowało za mnie, co robi z moim dzieckiem. I koniec. To jest proste rozwiązanie. To jest sklepie tylko kupuluj afroamerykaninów. Nie będziesz w sklepie pierwszu czarnego kupić można, pierwsz czarny, tylko kupuluj afroamerykaninów. Jest zrobione tam, gdzie. Afroamerykanin może się urodzić, może się urodzić w Azji, mieszkać w Holandii, ale jest afroamerykanin. Teraz razem prawostanem. No możesz mi zrobić, tak? Nie, swoim, ja to mam wierzę, on takiego teraz tylko czuł. Dobra, nie musi być urówno. Teraz trzeba przerabiać przysłowia. Już nie ma o cyganie, tylko o romowarz, prawda? Tak przy okazji zdjęć, panie Januszu. Kowal zawinił cygana, Roma powiesili. Tak. Panie Januszu, przy okazji zdjęć, to kiedy będziemy mieli premiera Janusza Korwina-Mikkego? Premiera, no zobaczymy, jak się ten cały ustrój rozwali, bo w tym ustroju... No ale to my musimy to zrobić. Premierem nie chcę być, nie chcę być władzy wykonawczej. Nawet gdyby w jakiejś koalicji, to... Czyli coś w rodzaju Piłsudskiego trochę. Premiera bez teki. Aha. Żeby nie tego. No coś w rodzaju Piłsudskiego. Ale weźmiemy wtedy wszystkie stanowiska przed wykonawcą. Tak jest, oczywiście. Żeby kontrolować całą chłopotę. Czy czekać? Co robić i czekać, tak? To było pytanie do Radia Erywań. Drodzy towarzysze z Radia Erywań, mój mąż 2 tygodnie temu wyszedł po cynamon do pierożków i do tej pory nie wrócił. Co robić i czekać? Odpowiedź, w zasadzie tak, ale pierożki u nas jest również bez cynamonu. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej. Co słychać? TV.